Witam w nowym filmie na moim kanale. Jestem Erykowski i dzisiaj gramy w Robloxa, ale w nietypową rzecz, bo ostatnio wyszła jakaś nowa gra na Robloxie, która jest mało znana powszechnie, ale jest Red Ball 4.2. I bardzo lubię takie nawiązania troszeczkę jak Funny Games robi za granicą albo Spoodie Dudu, czyli taki Ukrainiec, bo jest to nawiązanie, że twórcy zrobili trailer, że jest coś takiego, jest kwadrat z koroną i nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, więc o, jak to jest dobrze zrobione jeszcze. Ciśnij X, aby skoczyć. A, to też spacer może. Nie wiem, tak to naprawdę śmiech. Nie mam pojęcia, dlaczego spalam niebieskie. Pewnie zemsta. Wiesz, ponieważ nie pozwoliliśmy im zamienić planetę w pudełko. To prawda. Przy okazji, czy chciałbyś, żebym dał ci kilka naprawdę przydatnych informacji? No i napisałem to, że tylko wiesz, żeby to było. Jasne, jeśli chcesz. Ej, to jest właśnie, to jest... Bo czerwona piłka jest uznawana jako pan czerwona, a to jest złota piłka. Możesz pokonać skrzynki i skacząc, a właśnie, bo to nie są kwadraty, tylko boksy, to się nazywa boks. Skacząc za nich nie musisz mountować na nich. Co? Uderzanie w nich w dowolnym miejscu jest w porządku, ale tylko jeśli jesteś w powietrzu. To jest akurat normalne, jak kotem też wygląda. Jeśli skaczesz tu tak samo, jak odbijasz się na ziemi, twój skok może zrobić dodatkową wysokość. Naprawdę dzięki za wszystkie wskazówki. Co się stanie, jak uderzymy? Ej, właśnie, bo nie było czegoś takiego w Red Ball 4. Aha, czyli takich pokonujemy, ale wrócimy. Tutaj są kolce, które pewnie zniszczą naszą piłkę. Patrz. Co jest tu na górze? O! Złoto? Tak, ona cały czas będzie się tu pojawiać, no chyba, że chodzi o to, że są tak jakby nasi koledzy. Nie za bardzo rozumiem lore tej gry, ale okej. Wiem, że jesteś na misji, ale zanim będziesz, powinieneś spróbować usunąć wszystkich wrogów i monety. Ktoś mi powiedział, że otrzymasz złoty medal, jeśli wypełnisz pasek postępu na dole. Naprawdę. Myślę, że będę to odpowiedzieć. Smerfastysty. Już myślałam, że spadnę na te kolce. Ej, super jest ta gra. Nie! O, siema. Ej, jako nie uderzyłem w ogóle w górę. Chyba, że uderzyłem, tylko gra nie załapała zbyt. O, 100%. O, zdobyłem jednak złoty medal. Dobra, co za ironia. Zawsze się zdobywa, jak się wypełni wszystko. Dobrze, jestem już. Nie było mnie z minutę. O, jest znów... O, ty... Jezu! Ciekawe, kiedy się pojawią te kwadraty w tych zbrojkach. To się nazywa chyba Rollbox. Nie, co to jest? Widziałem coś takiego z Podiego. Ej, dobra, najpierw... przeczytajmy, a nie interesujmy się Ukraińcem. Zamek pudełek jest po drugiej stronie góry. Jakie śmieszne są te animacje. Tam mieszka ich przywódca. Przecież... Ale nie, troszeczkę to się nie wiąże z fabułą, co tutaj zrobił twórca, bo...
już pokonaliśmy 5 bossów w Red Bull 4. Jest jeszcze Balfriend, którym głównym bohaterem jest żółta piłka, czyli drugi najlepszy przyjaciel czerwonej piłki. Dzięki za wskazówki, już jadę. Dobrze. Kim ty jesteś? Ej, myślałam, że on mnie zabije. Co to jest? Czemu? Ej, w ogóle ciekawe, jak trzeba się postarać, żeby zrobić taki ekran 2D. Ja nie mogę się poruszać do tyłu czy do przodu. Mam taką jakby animację tu. Ale to nie jest animacja, to jest prawdziwa gra. Kurde. O nie. I stąd. O. Fajnie. Czekaj, jak tu dojść. A. Dobra, tu jest coś dalej. No nie, nie dostanę się. A co tu jest? O, monetka. Dobrze wiedzieć, bo mógłbym... Boże, ty głupku, co ty robisz? Co ja robię? Przecież to ja tak mogę. Dobra, jestem ewidentnie jakiś dzisiaj nie halo. Nie pytajcie, co się dzieje ze mną. O, co to jest? O. W sensie, wydaje się, że ta gra jest krótka, bo skoro jesteśmy już tutaj, no to zamek w ogóle przywódcy. Nie jestem dobry w skakaniu, ale jestem całkiem dobry w dawaniu rad. No właśnie widzę, taki komentarz teraz dałem, on tak nie napisał. Widzisz tą naprawdę wysoką chmurę? Obok niej, aha, czyli my skaczemy w chmurkach. Trudno nawet przy jednym odbiciu. Skocz jak... Tylko uderzysz w ziemię, aby podskoczyć wyżej. Bez obrazu, ale ktoś mi powiedział, że na ostatnim poziomie. To ja. To słowo jest zakazane w Szwecji w ogóle. Diabeł. Albo piekło, za bardzo nie pamiętam. Czyli ja mam zrobić coś... O, jednak to działa. Działało to nigdy w grze. Ciekawe, czy twórca nawiązywał, bo coś takiego też nie miał. Czemu ja nie mogę zebrać serca? W ogóle tutaj też można spotkać innych graczy na tych poziomach, bo... O, trzeci poziom, część druga. Ta gra chyba wyszła jakaś parę... Co się tu stało? To jest inna wioska. O, jaka minka smutna. Wszystko zniszczone. Czy oni próbują doprowadzić nas do wyginięcia? Myślisz, że ktoś przeżył? Jaka mina, jakby był już zmęczony. Kurde, twórca naprawdę bardzo dobre rzeczy tutaj robi, ale to akurat jest straszne. Ja sam chciałem zrobić grę o Red Bullu. Co jest? Kim ty jesteś? Zmutowany! No hej, co to jest? Czemu to są jakieś... Nie wiem, mutacje, co to jest? To jest straszne już, to trochę jest takie straszne. Aha. To już widzieliśmy. Kurde, ale to jest straszne trochę, bo jednak te boksy chciałyby zrobić tak, żeby doprowadzić piłki do końca, bo jeśli nie wiecie albo nie oglądaliście, to piłki właśnie doprowadziły te kwadraty do upadku. Co to jest? O nie, zaczyna się. Widziałem coś takiego z Modiego już. A, jednak się nie zaczęło. Tutaj się pewnie zacznie. Co jest? Co to jest? Tam jest boss jakiś wielki. Ani? Okej, jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Box City, stolicy boksu. O kurde. Ej, to jest akurat ciekawe, bo kwadraty powinny też mieć jakąś... jakieś państwo, bo... To tak jest niedaleko. Bo tutaj nic nie ma. No to prawda, jest tylko wielka armia, na której... którego czele jest wielki. Kim ty jesteś? Co to jest? Czekaj, bo jeszcze się co pobiłem. Śmiać mi się chce, ale... O, można go pokonać, tak. Ale... Boxland. No tak.
tak, bo jednak kiedyś ponoć, jak Spoonie robił lora na temat Red Bull 4, to było powiedziane, że kiedyś piłki żyły w zgodzie, a potem się podzieliły na dwa państwa. W sensie, że kwadraty piłki żyły w zgodzie. Kurde, Stefaniku. Czemu tutaj doszło do jakiejś dziwnej, chorej rzeczy? Nie chodzi już mi o to dziwne miasto, ale chodzi mi mniej więcej o to, że to są te piłki czerwone, w sensie kwadraty czerwone. Czy rozumiem logo gry właśnie przez to? No nie, nie wejdę. Dziesięcia. Cześć moi przyjaciele. Boże, to jest cześć koleś. Czy chcesz darmową monetę? Jeśli chcesz dać darmową monetę, to nie odmówię. Jaka mina? No dobra, ciekawe co się stanie. Okej, co to jest? Będziesz tylko potrzebował. Co to? O, ciekawe. Dzięki, morda. Ciekawa rzecz, że admin. Czy tutaj twórca gry nawiązał do tego, że były też, że są też dobre te kwadraty. Dobrze, poziom 6. A nie, dobra, jednak 5 dopiero. O nie. No nie, jest bardzo niefajnie. Tutaj są wszystkie. Ciekawe, czy ta gra będzie miała drugą część. Tak jak Red Bull 4 ma 5 części, to czy ta gra będzie miała też 4 części? To bardzo mnie ciekawi. O nie, co to jest? Dobra, ja może na dół zejdę zobaczyć. O, jednak jest jeszcze gicior. Ale bardzo fajnie. Nie wchodź na kolec. Przebiję to piłeczkę. Nie wchodź na kolec. Jezus, jak mnie wystrzeliło w górę, no chodź tu. Ach. A, to jest nawiązanie do cave'u w Red Bullu. Na suficie też chyba w tam drugim levelu, czy nie, to był pierwszy level. Tam też było coś takiego, że były kolce na suficie i trzeba tutaj, gdzie nie ma kolców, trzeba skakać na te kwadraty. A! No. Pryskaj. Boże, ile ich tu jest! Najważniejsze jest dla mnie to tutaj troszeczkę teraz. Co twórca miał dosyć na myśli, bo nie rozumiem. Czemu to są czerwone kwadraty? Jedno serce. Ha! No nie jestem tak głupi. O, punkt kontrolny. Czyli jednak ma się w tej grze 3 życia. Fuck. Nie! Że już nie zostaje mi to, co ja zrobiłem. No właśnie. Dobra, to może ja pójdę jeszcze raz pozbierać. Jak to się mówi. Nie! Fakuj! Ciekawe, co ten gość miał w tej główce. Jak zszedłem sobie z góry. Ej, bardzo lubię takie duo granie, w sensie to nie jest duo, ale są tutaj też ludzie, a nie, że to jest taka gra sama. Właśnie coś takiego mi się też podoba, że widać, że są też inne piłki, bo to jest ich zadanie, żeby pokonać wroga. Tak jakby to ma sens dosyć duży. Nie! Opa, o! No nie, czemu ja się nie spycham? Ej, jak
ogóle speedrunny jestem teraz, tak by the way. Kurde. Bazy danych trzeba zniszczyć. To jest nic. O, jak dobrze. Co to jest? Chciałem tam jakieś tajne przejście. Jeśli w każdym poziomie był taki secret, to nie uwierzę po prostu. O, który wchodzi do tego pokoju, nie uważa. Co? Zamknęło mnie, na szczęście. O, patrz, perfekto. Przedał sobie tutaj ja. Dobra, jaki perfekto. Nic stąd. Czemu jest ich tu tak dużo? Czemu ja nie mogę? Aha, bo ja nie mam już. Chyba twórca nie mógł posiedzieć na punkcie. Każdy kwadrat musi się ruszać. A? Patrz. Indiana Jones. Red Bull 4 Edition. Aha! Dobrze, dobrze. Ja nie będę już przychodzić świętego. Hur, hur! Jesteś... Tu jesteś, czerwone piłko. Cześć król, jestem tu, żeby z tobą porozmawiać. O całym chaosie i zniszczeniach, które spowodowaliśmy. Mógłbyś, no wiesz, przestać, to byłoby miłe. Tak zawsze jest. Akurat to, co powiedziałem teraz, to nie rozmiar czcio. Ktoś tu niedawno przyszedł do naszego zamku. Zażądał, abyśmy zebrali jak najwięcej dusz. I szczerze mówiąc, i tak nigdy nie lubiłem żadnego z was, którzy nie są skrzynkami. Co to jest? W takim razie będę musiał... cię zmusić do zatrzymania. Atakujesz mnie we własnym domu? Kto jest teraz palantem? Nie! Co jest? Co tu się dzieje? Aha, ja mam do niego skakać. Ej, jakie dobre pizza. Co jest? Jest chory. O, nie wiem już kto kogo. Patrz, rozwalam go. A, no śmieszne. Patrz. Ech, no właśnie, patrz. Robię go! Andrzej! A, właśnie widzisz. Dobrze go zrobili nawet tutaj. Bardzo tak realistycznie, w sensie realistycznie. Tak Red Bullowo, właśnie bardzo fajnie. Co tu się dzieje? To jest strasznie trudne. Ciekawe, ale muszę go pokonać, bo chcę zobaczyć ending, który będzie.
sprawy ze sprawiedliwości. Trzeba go pokonać. A wiem, dobra, wiem jak to muszę zrobić. To muszę zrobić z głową, a nie tak jak zawsze speedrunuję, to jest to samo. Taki, że skakał za piłką w tej swojej wcześniejszej fazie. Kurde, kłasz. No nie, już możliwe było, że... Zrobić tego więcej. Czy to znaczy, że przestaniesz się spuszczać? Haha, haha. Czy naprawdę myślisz, że ci się udało? Tak? Źle. Jest jeszcze jedna, którą musisz zatrzymać. Ale gdzie znajdę? Co tu się dzieje? Aż przekracza ludzkie pojęcie.
Aha, czyli to jest teleport do księżyca. Święta cud. Prawda jest taka, że przyjmuję zamówienia pani, ponieważ moja córka jest przetrzymywana w charakterze zakładnika. Dlatego musisz iść, uratuj moją córkę. Teraz uratuj, ale co jeśli nie kłamiesz? Nigdy bym tego nie zrobił. Na to pełne pisemne z prychem. Jeśli uratujesz moją córkę, obiecuję ci, że przestaniemy zabijać bez wszystkich i niszczyć waszą własność. W porządku, cokolwiek, jeśli tak mówisz. O, dodatkowe poziomy. Co się tu dzieje chorego? Ej, co to jest? Pewnie nie zrozumiałem. Ale ja nie mogę do niego skakać po prostu. Co? Ha, czyli nie mogę. Tak jakby. Troszeczkę nie ma sensu, ale... Co się dzieje? Och, spójrz. Ktoś głupi przyjechał. Dlaczego uważasz mnie za głupi? Haha, jeśli nie byłeś głupi. Co to jest? Wtedy by ci... Co to jest? Gdy nazywam się Barus, jakim stworzeniem jesteś? Najbardziej złośliwe, złe stworzenie ze wszystkich. Człowiek, który... Wiesz, tak jakby cię złym było czymś, czego nie możesz być dumny. Złe rzeczy, ale... Boże, co to są za dziwne rzeczy. To się za dużo wygląda chyba bardzo. Co ja...
mi się to wyświetla, ile procent ja czyli zbiłem. Może to jest jakimś smerkiem. No nie, co jest tam? O! Błagam, niech to się zacznie. Tutaj ona robi jakieś postaci ze wszystkich stron. Muszę zrobić w ten sposób. Thank you.
na kosze, no bo nie wiem, co jednak szczęście będzie. Boże, mu się powiedzieć. Boom!